Zobaczcie. Wychodzisz z auta. Jesteś praktycznie na miejscu, co jest taki widok. No jest klimat mega, powiem wam. Także siemanko, z tej strony Feder Fanatics. Dziś jesteśmy na rybach, nad Oławką. I zobaczymy, co się będzie działo. Tylko czyste wędkarstwo. Zapraszam was dzisiaj na film wspólnie nagrany z Krzyśkiem z kanału Wędkarstwo bez spinki. Jesteśmy dzisiaj nad Oławką, tutaj w okolicach Zielonego Mostku, który widzicie w tle. Łowię na dwa zestawy federowe i zobaczymy, co też czas pokaże. Także zostańcie z nami. Umówiłem się dzisiaj z Krzyśkiem. Zajął miejscówkę, bo ja po prostu... Siema. Opóźniłem swój przyjazd, siema. Jak tam? No, na razie zarzuciłem dopiero, ale bez skazania, także czekamy. Okej, okay. Ja się tu jakoś rzeczywiście skleję i... No, to ciężko będzie, bo to jest... A tam jest... dalej? Tam to są szuwary, Amazonka, także... Nie, no to nie, to tu jakoś muszę. Wiesz, ja mam stanowisko, to wejdę trochę do wody i... Myślę, jakoś się zmieścimy. Dobra. No to zobaczymy. Dzisiaj pierwszy prawdziwy test tego wózka. Tak, rzeczy po prostu są... Jednym takim ekspandorkiem ściśnięte. Wszystko, co zawsze nosiłem w rękach, mam teraz na wózku. Oprócz tego kuferka. Kuferek będę miał w jednej ręce po prostu. Ciekawe, czy to dojedzie w ogóle. Tak jak już wspominałem u siebie na fanpage'u na Facebooku, dzisiaj będę łowił na te zanęty serii Top Gold Match Pro. Daję, w stosunku jeden do jednego, karp z super karmelem, mieszam wszystko razem, później dodaję dodatku zanętowego TTX-a, ostatnimi czasy bardzo lubianego przeze mnie, i będę dowilżał ziemię i też testował, bawił się, podawał same robaki w glinie, samą glinę z zanętą, zobaczymy, także taki jest dzisiaj plan. I do tego oczywiście mielonka chlebowa i zobaczymy, jak to wszystko zagra dzisiaj. Ogólnie Krzysiu już siedzi, ma zarzucone zestawy niecałą godzinkę, woda płynie, leciutko płynie, tutaj fajnie na ławce dzisiaj, jeżeli chodzi o warunki nurtu, rzeki, mi się podoba, zobaczymy, jak to będzie, przystępuję do mieszania zanęty. Słuchajcie, są ciężkie warunki dzisiaj, ponieważ jest dużo zielska na dnie i myślimy, co tu zrobić, żeby jakoś to ominąć. Ja wydłużyłem przypon, pierwszy zarzut dopiero z robakiem. Tutaj Krzysiu co jakiś czas niestety, ale scholowuje trochę moczarki. No ogólnie nie poddajemy się, walczymy dalej, nęcimy i czekamy na jakieś inne efekty. Zacznę coś może z gliną robić. Patrzcie, moja pierwsza rybka dzisiaj bez brania. Płoteczka, malutka. Idealna na żywca, mogę wziąć żywcówkę dzisiaj. Na tą drugą wędkę to całkiem nic się nie dzieje. Drugą wędkę rzuciłem na czerwonego robaka. No i co? Siedzimy, rozmawiamy sobie tutaj właśnie z Krzysiem o sprawach naszych takich PZW wędkarskich, dyskutujemy. Jest bardzo fajnie, sympatycznie. Mi się podoba. Tobie, Krzysiu? Pięknie, pogoda dopisuje. Pogoda dopisuje, relaksik jest, coś tam w skubie co jakiś czas, na razie drobnica. Szkoda, że nie ma z nami Lukasa, który miał właśnie być z nami na tym wędkowaniu dzisiejszym, bo on jest jak wiecie królem drobnicy i ją wędkuje, jak to kiedyś powiedział u mnie na filmie. Zobaczcie, śniadanko, placek taki z rana. Moja żona zrobiła, sobie zjem. Już się nie mogę doczekać, aż mi ślinka leci normalnie.
ryby. Musisz mieć siłę, żeby wyciągać te ryby, nie? Dokładnie. Ryby nie chcą współpracować, ale nie poddajemy się. Piękne branie miałem przed chwilką. Bardzo mocne. Jest jakaś rybka, ale nieduża, płoteczka. Ale branie atomowe, słuchajcie. A nie, płoteczka, znasz, zobacz. Mały bolenik. Widzisz, Krzysiu? Bolenik? Mały no, to... bolenik. Ale to... branko widziałeś fajne, nie? No, no bolenie fajnie biorą. Nawet takie małe. Kiedyś było takie wędkowanie w moim wykonaniu, że łapałem tutaj pod mostem na Długiej. Na tym odcinku. No i... Na białe robaki złowiłem chyba 7 albo 8 boleni, słuchaj. Od 20 do 40, nawet 5 centymetrów. To było takie dziwne łowienie. Łowiłem w tej rynnie takiej, co podmywa tamten lewy brzeg i... No 8 chyba boleni było. A my jedziemy dalej. No bo w końcu twój kanał się nazywa Wędkarstwo bez spinki, więc czemu się napinać na zawodach? Dzień dobry. A dzień dobry. Nie, no bardzo słabo. Przypadkowe ryby. Oczy to jeden sumik, taki 40 parę. Pelikan mi się kurde zaczepił, później żółwia, jeszcze zaczepiłem. No stop, ale za czysta woda na żywca nie szło złapać. No. Ale za to kurde taki potężny żółw, dociągnę go do brzegu od samego. Puścił przy samym brzegu. Ale trzeba do końca. Połamania. Powodzenia. Przez to z racji tego mocne przesłania, które niesiesz ze sobą. Czyli bez spinki, wędkowanie na luzie, na totalnym relaksie. To dlatego cię odrzucają zawody, tak, Krzysiu? Jest to, czy odrzucają mnie. No inaczej, no. Ja wysyłam na ryby dla relaksu. W sensie, gdyby, czy ja złowię, czy nie złowię. Fajnie oczywiście, żeby była ryba, ale nawet jeżeli tak sobie siedzimy teraz, jest przyjemnie. Ja nie powiem, żeby to był jakiś, nie wiem, stracony dzień i się... I się denerwował. A jak jedziesz na zawody, to mimo wszystko zawsze... Jakaś tam napinka jest. Jest, no chciałbyś, możesz mówić, że wiesz tam, spędziłeś miło czas, ale jak będziesz ostatni i zejdziesz na zero... To i tak będziesz mówił, że była lipa, no. Czuł w głębi duszy to. No ja wiem, o co ci mówię. Dlatego ty jako jedyny z moich znajomych wędkarzy będziesz miał od dzisiaj usprawiedliwienie, że nie startujesz na zawodach ode mnie. Jesteś usprawiedliwiony. Nie, to... zawsze wszystkich nakłaniam, żeby startować w zawodach, no bo to jest jednak fajne. Nie, to jest inaczej, powiem ci. W wędkowaniu nie do końca jest ta napinka taka wyczuwalna też. To jest prawda. Na pewno gdyby porównanie skali to nie jest to samo, to ja się zgodzę z tobą, ale... No dobra, jesteś usprawiedliwiony. I tak, że startowałem u mnie w kole i tam, nie powiem ci, wiesz, to... Mówisz, że to w kole i tak dalej, ale powiem ci, tam naprawdę byli goście, którzy umieli łowić i są też tacy, co startują w tych zawodach tu okręgowych i oni, wiesz, oni sobie gdyby... A ty tu jesteś za koło? Jakie? Żurawina. A Żurawina, no nie, no są tam, tak, tam są mocni zawodnicy. Tam są naprawdę mocni zawodnicy. Już siedzimy parę dobrych godzin i nadal naprawdę wyniki są bardzo mizerne. Ja już kombinuję, dłuższy przyglądałem, o obskubane mam robaki, brania nie widziałem. O co tutaj chodzi? Nie wiem, czy wyżej kija postawić może? Może też żółw. Miałem dwa robaki flue i nie mam ani jednego na długim przyponie. Dowilżyłem troszeczkę mieszankę swoją. Żeby ona była taka cięższa, żeby tak lepiej siadła. Daleki rzut. Pod kapelony. Tu mam kumpla, który kiedyś ze mną łowił. Teraz wyjechał do Australii, tam łowi. Właśnie opowiadał ostatnio, jak miał akcję, że płaszczkę złowił. I jak ją odczepiał, to mu tym szpikulcem, który miała, przybiła nogę, nie? No, a że w szpitalu wylądował, także... Jadę. To są wojny nasze, to jest nic w porównaniu z tym, co on tam, wiesz, tam rekiny wyciąga, jakieś takie, no, takie ryby już, wiesz, no...
co cię mogą zranić, nie? No, takie, że no rekin taki, wiesz, po 3-4 metry, nie? Pięknie. Zobaczcie. A ty... Ojej. Zobacz. Ty no, jaki dziad. Zobaczcie. Zacząłem kombinować i na samą glinę z białymi robakami, pinką i białymi barwionymi. Taki krąpik się udał. Na drugiej ręce też coś miałem, ale miałem naraz dwa brania, więc nie wiem, co tam jeszcze na drugiej się dzieje. Ale tu się udało akurat. Doszedł do nas właśnie trzeci youtuber dzisiejszego dnia, czyli Lukas Fish. Siema Lukas. Miło mi poznać. Siema Krzysiek. Siema. Co tam, kolego? Spoko, spoko. I jak? Wyniki? No słuchaj, słabo, ja 3 ryby złapałem. No. Jakoś. To tak jak zawsze tutaj ja mam, nie? Nic nowego, nie? Drobnica. Drobnica. Jest, dlatego przyjechał mi z drobnicy. Łowcą drobnicy. Tak jest. To tu masz zaręcone, także proszę bardzo. Takie właśnie okazy wielkości paca przed chwilą spadają, także... Nie wiem, małego bolenia, małą płotkę i teraz krąpika takiego już naprawdę widać zanąconego chyba. Niestety Krzysiu z kanału wędkarskiego Wędkarstwo bez spinki już się zawija. Musi niestety nas opuścić. Dojechał w międzyczasie Lukas, jak widzieliście. Krzysiu, jak wrażenia, jak jakieś wnioski? Bardzo przyjemnie, tak jak gdzieś na początku wspominałem, zanim przyjechałeś. Dla mnie to taki trochę powód sentymentalny do tych miejscówek z młodości. Ale siedziało się bardzo miło. Czy wnioski? No nie wiem, czy jakieś wnioski można wyciągnąć. Próbowaliśmy na różne zanęty, na różne sposoby. Na razie wyników nie ma. Może ja pojadę i wy będziecie tutaj ciągnąć grube ryby, ale na... Nie zanosi się raczej na to dzisiaj. No czy ja trzymam także... kciuki. Ja trzymam kciuki, żeby było na grubo jeszcze. Super, dzięki fajnie za spotkanie, za wymianę doświadczeń, za to wszystko, co dzisiaj po prostu było na tym wędkowaniu i do następnego zobaczenia kiedyś dzięki. Nad wodą. Cześć. Taką puszystą teraz puszczę parę koszy, wiesz? Zobaczymy, czy to coś da. Samego chleba da. Zobaczcie, drugą wędkę robię na grubo. Na 3 białe, 1 czerwony, 1 żółty biały robak. I drugą mam postawioną na czerwonego robaka i zobaczymy, co się będzie działo, bo już powoli powiem wam, tracę nadzieję. Że słuchajcie, dzisiaj bardzo cienko. Ciężkie łowienie, trudne łowienie, mało ryb. Praktycznie można powiedzieć, że ryby przypadkowe. No i wnioski. Na dzień dzisiejszy tutaj na tym odcinku łowienie na feder jest dość trochę uciążliwe i bez sensu, ponieważ już pojawia się roślinność podwodna, która czepia się o koszyk i utrudnia wędkowanie w metodzie foderowej, która jest tylko powo-gruntową metodą. I co tu jeszcze można powiedzieć? I ogólnie pogoda też nie rozpieszcza, nie jest nie wiadomo jak ciepło dzisiaj, więc no mówię, powoli się będę zwijał chyba po prostu. I na grubo, ani na grubo, ani na cienko, ani na tłusto, ani na chudo. Jeżeli chodzi o mieszanki zanętowe z kolei, a grubo albo chudo, jak jeżeli chodzi o przynętę. Ale paszy mi dużo zostało, powiem ci. Ja bierze. Nie, nic nie bierze. Przyszedł dziadzia i komentuje. Motorówka fale pruje. Telewizja jadem pluje. I z soboty na niedzielę startujemy wspólnie właśnie z Lukasem jako ekipa, jako team pod szyldem Feder Fanatics w zawodach Match Pro Day. 24 godziny zawody. Nie? Są dwie dostępne metody. Spławik? Grunt i spławik. Czyli grunt i spławik. Dlatego też podjąłem się tego wyzwania. I chcieliśmy was serdecznie zaprosić. Już wkrótce będzie film, będzie relacja z zawodów. Mam nadzieję, że miło i przyjemnie spędzimy czas. Ma być bardzo dużo zawodników w chwili obecnej, z tego co ci wiadomo, ilu jest. 35 ekip. 35 czy 6 ekip jakoś. Jest już zapisanych na 100% startują.
oczywiście są to zawodnicy z całej Polski przede wszystkim, którzy reprezentują poziom wędkarstwa dość wysoki i mistrz drobnicy może tam jak zwykle polegnąć, jak nie na jednej wrocławskiej wodzie. Ale wykorzystujemy każdą wolną chwilę spędzania czasu nad wodą, bo wędkarstwo to tylko dodatek. Prawda? Dokładnie, Lukas. Co? Coś się tam działo? A to nie, to chyba ja. A powiedziałeś dokładnie, kiedy są te zawody? 18? 18, 19. U mnie ryb 0, u ciebie ryb 3, także jakiś tam klimat został zachowany, na bezrybiu i rak rybą, nieraz i drobnica cieszy, prawda? No, także kochani, zapraszamy jeszcze raz do oglądania, już wkrótce kolejny odcinek podejrzewam, tak? Kolega będzie nagrywał, także... Relacja z naszych zawodów, 24 godziny. Tak, tak, ale będzie, powiem ci, 24 godziny machania kijem. Zobaczcie, spakowałem się na raz na wózek. Wszystciuteńko tutaj wziąłem sobie na wózeczek i... No nie wiem, odkąd mam ten wózek, to w ogóle jakoś bardziej mi się chce nawet pakować i... No i polecam każdemu wózek sobie kupić na graty. Bo warto. No. Nie trzeba. Także słuchajcie, wszystko było ok, fajne łowienie. Z pozdrowieniami, Feather Fanatics, tylko czystym wędkarstwo. I Lukas Fishing. Trzymajcie się, cześć.